dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku programu PRL Psychologia, Relacje, Ludzie. Dzisiaj z Panią Anną Kazimierczyk będziemy gościć Panią Katarzynę Szotę-Exner, joginkę, felietonistkę, wegetariankę, feministkę. To może trochę za mało słów, żeby określić Panią i Pani zainteresowania, to co Pani robi, ale chcieliśmy dzisiaj porozmawiać głównie o kobietach, o ich sile, o poszukiwaniu kobiecości. Może zacznijmy od tego, dlaczego tej kobiecości dzisiaj musimy szukać? Dlaczego ona nie jest razem z nami? Co się takiego stało w tym dzisiejszym świecie, że musimy jej poszukiwać? No tak, to ja może zacznę też, może coś dołączę do tego tak. Całego, pani, to o czym Pani zaczęła mówić. Tak, bo ja też to poszukiwanie kobiecości, poszukiwanie właściwie nie tyle kobiecości, co siły w kobietach, które mogłoby być, ta siła jest też jakimś takim wyznacznikiem kobiecości. Wzięło się stąd, że zaczęłam spisywać herstorie kobiece, bo jest historia i jest herstoria, czyli tutaj rozumiemy, że to jest, interesuje mnie tylko ta przestrzeń, znaczy tylko, no, tym się zajęłam. Ta przestrzeń związana z kobiecością, ze spisywaniem, z wysłuchiwaniem jej opowieści. I w tych, jakby, kiedy to zaczęłam robić, to zrozumiałam, że, bo te opowieści same do mnie przyszły na początku, że w tych opowieściach właśnie drzemie jakiś taki potencjał kobiecości, ale takiej dobrze pojętej, bo to o czym piszę też, mnie naprawdę nie interesuje, nie interesują tylko takie zewnętrzne oznaki, takie jak funkcjonują w mediach w tej chwili, w kulturze, w popkulturze kobiecości. One są miłe oczywiście, ja też lubię ładnie wyglądać, maluję usta na różowo i lubię to, lubię swoją kobiecość, ale szukam czegoś głębiej i w tych herstoriach właśnie, czyli spisywanych przeze mnie opowieściach różnych kobiet, odnajduje siłę. To muszą być takie opowieści, w których drzemie jakiś taki właśnie nadzieja. Albo jest ta siła widoczna, albo przynajmniej jest nadzieja na tą siłę. Oczywiście na początku robiłam to dla siebie, bo sama też nie jestem heroską i sama też potrzebuję takiego wsparcia. Zresztą zaczęłyśmy tutaj przed nagraniem rozmowę o tym, dlaczego tak się dzieje, że teraz tak trudno tą siłę i tą kobiecość, to kobiece wsparcie otrzymać. Tak, tak. Ale w ogóle w dzisiejszym świecie wydaje mi się, że nie ma popytu na kobiecość. Jednak jest większość, my się stajemy bardzo męskie. Słyszymy cały czas, bądź silna, walcz, nie daj się facetom. Jak w tym się odnaleźć? No tak, no bo tutaj zatraciłyśmy troszeczkę, to znaczy tak mi się wydaje przynajmniej, że od wieków kobiety jednak były razem. To darcie pierza wspólne, gromadzenie się przy ważnych uroczystościach, przy ważnych wydarzeniach, wielopokoleniowe rodziny, gdzie babcia, prababcia, matka dawały sobie wsparcie. Myśmy zostały z tego troszeczkę wytrącone. To znaczy oczywiście tutaj obrońcy męskości też powiedzą, że się dużo zmieniło, ale ja zawsze mówię, ja się nie zajmuję mężczyznami, tylko kobietami, więc jakby o tym mogę, ponieważ piszę o nich, pracuję z kobietami, prowadzę warsztaty różne, więc o tym mogę rozmawiać. Także myślę, że tutaj jest ten problem, że ciężko znaleźć taką grupę kobiecą, która da takie prawdziwe wsparcie. I to, co, tak. O czym też rozmawiałyśmy przed programem, nie mogąc już wytrzymać z tą rozmową, żeby ją poprowadzić, to jest tak, że po prostu my przenosimy pewne wzorce męskie do tego świata publicznego, zewnętrznego, do tej przestrzeni publicznej. Pytanie, czy to jest dla nas dobre, bo czy my musimy być agresywne, my musimy walczyć, być może właśnie dobrze jest też w tym, czym się czujemy, co jest dla nas jakby też powiedzmy w pewnym sensie naturalne, tak. Czyli emocje. No bo kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni. Ale właśnie często zauważam to też sama, kobieta dla drugiej kobiety może być wielkim krytykiem. Ostatnio na jednej z grup dla mam pani zadała pytanie, gdzie w Gliwicach można dobrze zjeść z dzieckiem. Nie dowiedziała się, gdzie można zjeść dobrze, natomiast dowiedziała się, że jest leniwa, nie umie gotować, źle wychowuje swoje dziecko i w ogóle powinna się za siebie wziąć. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kobiety nie potrafią sobie okazać tego wsparcia, zrozumienia i dodać siły?
Właśnie jeszcze tak, wracając do początku tego też, o czym Kasia mówiła, my teraz żyjemy w takiej zmianie kulturowej, dość dużej zmianie kulturowej. Ta zmiana dotyczy ról zarówno kobiecych, jak i męskich. Jest to trudne, to też odzwierciedla na przykład język. Nie, to o czym Kasia mówiła, że ona pisze her historię, czyli jej historię. Na wiele zjawisk my nie mamy kobiecego języka, mamy męski język, no bo żyliśmy do tej pory jednak w męskim świecie, patriarchalnym świecie. Nasza kultura zachodnia język jednak była. Nie jest kobietą. Tak, jednak miałyśmy i tak by od warstwy języka poprzez taką warstwę społeczną i emocjonalną, no do końca nie mamy teraz wzorców. Jakby to się jakby być może będzie budowało od nowa, jak w tej zmienionej rzeczywistości społecznej ta kobieta ma się odnaleźć, tak? Czyli ona już nie ma swojego stałego miejsca w domu, przy piecu, przy dzieckiem na piersi z pieluchą, tylko wchodzi w przestrzeń publiczną, ale dalej jest tym dzieckiem przy pieluchą, no bo przecież mężczyzna tego nie zrobi. I tutaj jakby jest bardzo duże zamieszanie, tutaj jakby miesza się, myślę, mitologia taka rodzinna z wielu pokoleń. To też w nas jest, tego nie da się tak wyrugować, jakby udawać, że nigdy tak nie było, że myśmy były w zupełnie innych rolach. I to w nas żyje, to żyje w krytykach naszych mam, babć, prababć. To przecież te kobiety jakby w rodzinach są krytykowane często. I jakby pewien rodzaj agresji, on się przenosi właśnie w tą przestrzeń publiczną. I to jest to, z czym być może właśnie pani miała do czynienia czytając to. A właśnie powracając do tego jednak, że możemy od siebie czerpać siłę i możemy być dla siebie wsparciem. Pani doświadczenia są w tym kierunku całkiem inne niż te, o których my mówimy. Tak, tak. No ja powiem szczerze, że nigdy nie doświadczyłam, znaczy wręcz doświadczyłam bardzo dużo dobrego, jeśli chodzi o kobiety. I mimo tego, że piszę, jestem obecna w mediach społecznościowych, piszę dosyć dużo, prowadzę swoją rubrykę w Biwoman w magazynie Bi, i to jest jakby pokazywanie, to też jest dosyć szczere, co ja robię. Znaczy, staram się przynajmniej pokazywać też siebie troszeczkę, żeby być wiarygodną. No, nie doświadczyłam nigdy, póki co, jakiejś takiej wrogości, czy takiego hejtu, czy ze strony kobiet. Raczej właściwie zawsze doświadczam wsparcia. Nie wiem, być może mam szczęście, być może to jest też kwestia jakiegoś takiego dawania z dwóch stron i po prostu to tak może działa. Natomiast jeszcze nawiązując do tego, co Ania powiedziała o tym języku, bo dla mnie język, jestem w ogóle polonistką z wykształcenia, dla mnie język jest niezwykle ważny. Uważam w ogóle, że jakby od języka wiele rzeczy się zaczyna, też jeśli chodzi o przestrzeń publiczną. I dlatego ja tutaj przyniosłam dużo książek, bo to jest też trochę tak, o czym Ania też gdzieś tam wspomniała, że czując się też poniekąd trochę zagubiona w tym wszystkim, no bo to tak jest, że jednak zmienia się świat. Też jestem mamą, też staram się godzić wiele ról społecznych, a też chciałabym, od czego też tutaj zaczęłyśmy, być mądra przede wszystkim. Znaczy jest to moją jakąś taką dewizją życiową. I dlatego też czytam, bardzo dużo czytam, bo jednak daje mi to taką pewność, to jest taka, może troszeczkę, no bo ta pewność gdzieś tam wielopokoleniowa się zaburzyła, bo nie mam wsparcia przodkiń, właśnie tutaj też używam języka już takiego, żeby dbać o ten język, no nie mam, bo tak się podziało w mojej rodzinie, że nie ma już tych przodkiń, z których mogłabym czerpać siłę, więc czytam dużo takiej wartościowej kobiecej literatury, wartościowej takiej bardzo, bardzo rzeczywiście, która gdzieś tam też ten wątek siły, szukania i to też mi daje jakąś taką moc, mam poczucie, że daje mi, zresztą ja na jodze czytam moim joginkom, najpierw oczywiście praktykujemy, ćwiczymy, bo ciało jest bardzo ważne, żeby to ciało było silne i sprawne, a potem na końcu zawsze czytam coś ważnego kobietom i one słuchają tego i jakby dla nas to jest bardzo ważne dwustronnie, to też jest taka, no ale jest to też taki z zewnątrz po prostu taka, coś co wspiera, jakby taka zewnętrzna siła, która wspiera, bo to są autorytety w jakiś tam sposób, książki napisane przez kobiety, które osiągnęły też jakiś już jakiś moment w swoim życiu, że wiedzą o czym piszą i potrafią, możemy z tego czerpać. Jeżeli rozmawiamy właśnie o poszukiwaniach, to od czego zacząć tą drogę poszukiwania siły, kobiecości? Bo wspomniała Pani o ciele, że to jest bardzo ważne, żeby zaczynamy od ciała, ciało się uspokaja, wzmacnia, otwiera się umysł. No tak, no ciało, z ciałem jest o tyle łatwiej, że można sobie zrobić plan i po prostu to ciało wzmacniać. Znaczy u mnie się to tak wszystko złożyło, no bo ja zaczęłam praktykować jogę, potem zaczęłam, już od wielu lat praktykuję,
zaczęłam uczyć tej jogi, no i jakby na początku się zafascynowałam tym ciałem swoim, że ono tak się zmienia, że to jest po prostu takie, no wiecie, spektakularne, bo to można w, i można w tą stronę pójść. Natomiast no, ja mam 45 lat i w pewnym momencie też przeszłam jakieś tam swoje awarie zdrowotne, życiowe, no jak to w życiu bywa. I też, też złapała mnie taka myśl, że oczywiście o ciało trzeba dbać, że trzeba, szczególnie kobiety powinny tą siłę budować. Dużo na jodze robię takich asan, czyli pozycji jogi, które budują tą siłę, czyli różne podpory, czaturangi i tak dalej. Natomiast jednak to nie jest wszystko. Znaczy, że jeśli nie zaczniemy też wzmacniać siebie właśnie od wewnątrz, bardziej tutaj myślę już o psychę, o jakiejś takiej, takim wzmacnianiu siebie ogólnie, no to nam nie da takiej siły, która... To nie jest wszystko. No jest tutaj stąd po prostu ta joga moja jest właśnie taka, to są grupy kobiet, to jakby są takie kręgi kobiet, taki kobiecy krąg. Właśnie bycia razem. Wszystkie wyjazdy, warsztaty, to jest właśnie po prostu my pracujemy nad ciałem, ale też rozmawiamy bardzo dużo. Ja czytam, to czytanie jest pretekstem, żeby potem po prostu rozmawiać szczerze. I to jest niezwykle ważne, to jest niesamowite, jaką kobiety mają potrzebę bycia razem. Naprawdę, to jest, znaczy ja nie wiem, jaką mają mężczyźni, bo zaraz ktoś mi tutaj zada pytanie po programie, ale ja nie neguję tego, być może też mają, ale ja się zajmuję kobietami, więc jakby to jest dla mnie, to jest niezwykłe, jak kobiety się otwierają, jakie to są rozmowy ważne, o jakich my rzeczach rozmawiamy, tak właściwie zaczynając od praktyki asan, a potem idąc dalej. Właśnie, bo wspólnotowość to jest coś niezwykle ważnego dla człowieka. My od zawsze żyjemy we wspólnotach, a w dzisiejszym świecie no znowu to gdzieś zostało złamane, no bo nie ma wspólnot, nie ma czasu, nie ma przestrzeni i to jest jakby taki dualizm trochę, który się obserwuje, że z jednej strony jest bardzo duża rywalizacja i bardzo duży taki rodzaj dążenia do perfekcyjności, oczekiwania tego od innych, ale i od siebie. I to jakby zamyka tak, na wspólnotowość, no bo to powoduje taki jakby fokus na siebie i na ciągłe poprawianie, i na ciągłe też bycie w takim niezadowoleniu z siebie, na ciągły rodzaj jakiegoś takiego psychicznego deficytu, bo wtedy te kobiety czują się bardzo źle, mają niskie poczucie wartości, ciągle im czegoś brakuje, ciągle czymś nie domagają, ciągle widzą wokół siebie lepsze. I do tego się porównują. Tak. A z drugiej strony jest takie olbrzymie pragnienie w kobietach, bo ja też tego doświadczam na różnych warsztatach, bycia razem. Bez tej otoczki, bez tego jakby konieczności rywalizowania, napinania się, bez tego perfekcjonizmu. Po prostu wymianę doświadczeń, emocji, takiego siostrzeństwa, wsparcia. To niesamowicie jakby dodaje energii. Myślę, wszystkie kobiety, które to przeżyły, to wiedzą o tym, jak to jest niesamowicie budujące i ważne. Wracamy gdzieś do źródeł. Tak, to jest chyba też taka przestrzeń bez oceniania, gdzie możemy czerpać siłę z historii innych kobiet, z ich doświadczeń i nie czuć się ocenianą, krytykowaną. I samotną, bo... doświadczenia innych kobiet to są też nasze doświadczenia, to są moje doświadczenia. To jak się o tym rozmawia na warsztatach, na takich spotkaniach, to pięknie widać. My mamy wspólne doświadczenia. To są takie bardzo biologiczne doświadczenia, to o czym mówi Kasia, poprzez ciało. Mamy wspólne doświadczenia i to są tylko nasze doświadczenia, bo mężczyźni ich nie mają. No tak, miesiączki, porody, hormony, zmiany w ciele, które są menopauza bardzo... potem, która jest tak. Też jakimś takim doświadczeniem, bardzo kobiety chcą o tym rozmawiać, bo to jest też w naszej kulturze, gdzie bycie sexy i bycie zawsze i tak jest po prostu trudne. Znaczy to jakby, ja też dużo piszę o tym przemijaniu, o tym, że ciało się starzeje, o tym, że ja też czuję pewne takie symptomy, które nadciągają i to potem po prostu ja dostaję naprawdę bardzo dużo takiego jakby wsparcia i też takiego odzewu od kobiet, które piszą do mnie, tak, ja też tak czuję, napisz coś takiego, to jest niesamowite, to są takie po prostu, to wszystko się składa niesamowicie. Czy kobiety czują potrzebę podzielenia się swoimi historiami z panią? No tak, no tak jak mówię, te herstory zaczęło się to od tego, że kobiety, że one przyszły, znaczy jakby te herstory do mnie przyszły, w tej chwili też przychodzą cały czas. Właściwie rzadko, powiem szczerze, że tylko raz albo dwa zdarzyło mi się, że
że nie spisałam, jakby powiedziałam, że nie chcę pisać o tej opowieści, spisywać, ponieważ była ona, no to o czym też mówię, ja bym chciała, żeby to miało też sens dla innych kobiet, żeby z tego można było wykrzesać jakiś taki promyczek siły. Jeśli coś jest nieprzerobione tak bardzo, znaczy ja nie jestem psycholożką absolutnie i też nie czuję się tutaj kompetentna, ale no jakby chcę, żeby to było wsparciem dla innych kobiet w podobnej sytuacji, bo często tak jest. Na przykład sytuacja, pierwsza historia to była jedna z pierwszych. Kasi Decyszyn to jest taka kobieta, projektantka mody z Łodzi, która doświadczyła stalkingu takiego dosyć takiego, w takiej formie została oblana kwasem. I to była taka znana historia, opowieść. Ja byłam chyba jedną z pierwszych osób, o której ona opowiedziała o tym. I to też było niesamowite, jak potem kobiety się w podobnych sytuacjach, nie w takiej samej, nie takiej dramatycznej, odzywały do niej, jak ruszyła taka lawina. Kasia jest w tej chwili osobą, która się angażuje bardzo społecznie w różne działania, no ale jakby ten początek był taki... Zresztą tych opowieści już mnóstwo było. Mam nadzieję, że uda mi się wydać książkę, w której będzie po prostu zbiór, żeby to zebrać. Na razie są one na blogu, ale jakby, żeby to też było w takiej formie. No, dla mnie książki są bardzo ważne, to jest taki fetysz. Właśnie, porozmawiajmy o tych ważnych książkach, o książkach ważnych dla kobiet, o takim must read. Tak, no ja prowadzę, współtworzę Klub Książki Kobiecej w Gliwicach. Jesteśmy w piątkę, wspaniałe kobiety, właściwie takie moje siostry, tak mówimy do siebie i to jest takie siostrzeństwo rzeczywiście w takim wymiarze. Znaczy tu chodzi mi o to, żeby po prostu obudzić w kobietach chęć czytania literatury, która daje siłę, która jest taka wzmacniająca, ale nie jest to taka pluszowa, romansowa literatura, którą głównie niestety czytają kobiety. Też się zastanawiam, skąd to się bierze. To są te nasze chyba takie... To jest takie przeżywanie życia zastępczo, tak? Że jak tam przeczytam sobie, jak tam wspaniale, jak jest tam miłość i to wszystko, i to trochę w tym jestem i trochę to jakby przeżywam. To, no tak, tylko czy to coś zmienia? To znaczy to daje chwilowe takie. Chwilowe to zmienia takie, to, że przez chwilę jest mi tak wspaniale i pięknie, a potem wracam do tej swojej szarej rzeczywistości, tam jestem nieszczęśliwa. Ale mogę tą książkę zawsze otworzyć, czy jeśli w ogóle kobiety czytają, to jest pocieszające. Kobiety czytają więcej niż mężczyźni. Jeśli w Polsce ktoś czyta, to głównie czytają kobiety. Taka jest prawda, niestety. Ale natomiast no, to jest literatura taka z takim feministyczna, nie bójmy się tego słowa. Tak, to jest trudniejsze myślenie. Tak, te książki tak, też właśnie, nie bójmy się tego słowa. Tak. Jestem feministką. Odczarujmy to słowo. No tak, odczarujmy, bo ja je staram się odczarowywać od kilku lat i nawet tak jak ostatnio, jak mówiłam tutaj przed programem, prowadziłam takie ostatnio w piątek takie spotkanie dla mam, kobiet, które są mamami. I tam też zaczęłam od tego, że jestem feministką i te kobiety też rozmawiałyśmy o wielu i mówiły, no ja nie jestem feministką, ale, albo to jest taka po prostu, jest taki strach przed tym słowem, natomiast feminizm jest postulatem równości. To nie znaczy, że jesteśmy tacy sami, ale chcemy być traktowani, tak po prostu mieć wybór. I to jest chyba z tym właściwie większość powinna się przynajmniej teoretycznie zgadzać. A to feminizm się nie kojarzy się bardzo różnie, bo tych ruchów feministycznych było bardzo wiele. No tak, oczywiście. I ludzie jakby też w tym, no nie mają wiedzy zwyczajnie, tak? I jakby kojarzy im się to w jakiś taki sposób, no często negatywny, agresywny. Bardzo, nie? Dlatego kobiety tak, pomimo, że myślę, że większość jest feministkami, jakby z tego jak żyją, zwyczajnie. Jakby jak starają się żyć. Jak starają się żyć, jak myślą. Jak dokonują wyborów, no to jakby od tego słowa będą się odżegnywały, żeby nie przyległa do nich jakaś etykietka taka negatywna, no bo to jakoś tak się kojarzy. Czy podstawowe pytanie, czy nie uważacie panie, że za tą samą pracę mężczyźni i kobiety powinni dostawać te same pieniądze, że jednak kwestia tego, że my jednak rodzimy dzieci, zajmujemy się domem, czy nie powinna być w jakiś sposób doceniona bardziej? Znaczy to są rzeczy tak fundamentalne, już nie mówię dalej o kwestii wyborów różnych innych
że jakby tutaj trudno się nie zgodzić. Natomiast no ja wiem, że feminizm ma różne oblicza. No ja mówię o swoim feminizmie, więc jestem odpowiedzialna za swój feminizm. Więc tutaj jakby jest to dla mnie ważne bardzo. Też ważny jest dla mnie język, o czym też tutaj mówiłyśmy i to też jest samo to słowo też. Używam go, nazywam siebie feministką w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że robię dużo dobrego dla tego pojęcia. No, taki jest mój zamysł. Feminizm ogólnie, tak mi się wydaje, że kojarzy się z kobietą palącą biustonosze, nienawidzącą kobiet. I mężczyzn. Nieposiadającą dzieci. Taki jest stereotyp. Zaniedbaną. Koniecznie. Bez butów na obcasie. Jestem dzisiaj w butach na obcasie. Maluję usta różową szminką. Lubię być kobieca. Ale też lubię być, chciałabym być postrzegana jako kobieta mądra. Robię wszystko, żeby rozszerzać to i żeby czuć tą w sobie też tą mądrość i także. No tak. No. Kasia jest przykładem takiego myślenia o feminizmie w taki bardzo szeroki sposób, prawda, że to jest kobieta, no bo my chcemy być równe czy równo traktowane, ale to nie znaczy, że my jesteśmy takie same jak mężczyźni, bo nie jesteśmy, nigdy nie będziemy. I to nie o to chodzi, że jakby swoją kobiecość jakby zanegować, bo można być, tak jak widać właśnie na załączonym obrazku na żywo, bardzo kobiecą i feministką do tego, prawda? I myślę, że wiele kobiet, gdyby tak na to popatrzyło i pomyślało, no to nie bałoby się powiedzieć tak, ja też jestem feministką. No tak, a te ruchy kobiet właśnie i też feminizm daje też również poczucie wspólnoty, daje też poczucie wspólnego działania we wspólnym celu. Wyjście z domu, przejście do strefy, z takiej publicznej strefy też daje nam siłę. No bo to jest duży problem, myślę. Znaczy ja już mam duże dzieci, więc to nie, ale myślę, że jeśli kobieta siedzi w cudzysłowie, bo to też nie siedzi się z dziećmi w domu. Jak się ma dwójkę dzieci na przykład, to nie jest siedzenie małych. Ale tak się mówi o tym, nawet przy jednym, tak. Tak się mówi, no to jest w tym domu i po prostu ja znam te przypadki, że potem ciężko jest naprawdę wyjść na zewnątrz. Tylko ciężko właśnie jest taka kobieta, która siedzi z tymi dziećmi w domu i słyszy, nawet będzie oglądała nasz program o feminizmie, o jodze, o poszukiwaniach i ona siedzi w tych pieluchach i sobie myśli, fajnie, ale to nie dla mnie. Ale dlaczego nie to dla jest mnie? Też inny problem zupełnie, bo to byśmy musiały się spotkać osobno, porozmawiać, co się dzieje tak naprawdę, są badania zrobione, że to ma wpływ jednak nawet na takie neurologiczne funkcjonowanie tych kobiet, co się wtedy dzieje, to są pewne zmiany, które zachodzą, że faktycznie oprócz takich emocjonalnych rzeczy, które się dzieją się też rzeczy takie na poziomie mózgowym, które jakby zmieniają też to jej funkcjonowanie, że ona może być zahamowana, żeby zrobić ten krok do przodu, także tak niezwykle ważne jest właśnie dbanie o taką aktywność cały czas, żeby się nie zamknąć w tych ścianach, żeby nie wypaść jakby z takiego wiru życia. Wydaje mi się, że w tej sytuacji też bardzo ważna jest rola tej drugiej kobiety, która mogłaby ją wyciągnąć. Tak, mogłaby wyciągnąć, zostać z dziećmi na przykład, przypilnować dzieci. Być przy niej. Być przy niej. No tak, rozmawiać z nią. Tak, no jeśli żyłyśmy w pokoleniowych, to co już o czym mówiłyśmy, w jakichś takich pokoleniowych społecznościach, no to było łatwiejsze. Zresztą same te kobiety były wokół. Natomiast w tej chwili, jeśli kobieta jest zamknięta w domu z dzieckiem i zajmuje się tylko dzieckiem i jej świat się ogranicza do przychodni, no to się już, to nie wiem, czy to się, jakby ja wyszłam już z tego też, natomiast wiem, że te kobiety też przychodzą do nas, przychodzą do klubu książki kobiecej, przychodzą na jogę, więc to też działa. To bardzo dobre, że są takie inicjatywy, że są te miejsca, gdzie te kobiety mogą przyjść. A proszę powiedzieć, bo też wiele osób może zadać takie pytanie, co w tym jest dziwnego, że ona siedzi w domu, wychowuje dzieci, przecież kobiety zawsze tak robiły i tak powinny robić, to dlaczego dzisiaj jest z tym problem? No, nie wiem, czy jest w tym coś dziwnego i czy to jest problem, no bo to jest konieczność, to jest po prostu taka biologia, że my jako gatunek ludzki musimy się opiekować potomstwem i to przez wiele, wiele lat. Tu bardziej chodzi o to, że być może kiedyś to było, do tego się ograniczało wszystko, a teraz nie ogranicza się do tego funkcjonowanie kobiety, do roli biologicznej, tylko spełnia wiele innych różnych ról i to wcale nie musi być w sprzeczności, przecież to można wspaniale łączyć.
myślę, że bardziej tak, nie wiem jak ty, Kasia. Czyli myślę też, że duży jest taki, znaczy, że z jednej strony tak jest, z drugiej wciąż my żyjemy w takim rozdwojeniu, bo duży jest też nacisk z zewnątrz, żeby na każdym polu być najlepszą. Znaczy, bo być tą najlepszą matką, najlepiej wyglądać, zarabiać pieniądze, być świetną kochanką i to wszystko się po prostu, znaczy to jest niemożliwe, nie da się tego wszystkiego połączyć. Tak myślę i po prostu stąd taki nacisk, no bo jeśli chodzi o biologię, no to nic się nie zmieniło, dalej to my rodzimy dzieci. Natomiast no, jeśli chcemy być idealne w każdym celu, a media nam nie pomagają w tym, żeby odpuścić, wręcz przeciwnie, znaczy to co chwilę słyszymy od celebrytek na przykład, o co mam bardzo duży żal właśnie, o to, że kobiety same właśnie to, o czym mówiłyśmy, że te kobiety, które są na szczycie i które mogłyby, oczywiście nie wszystkie, ja teraz generalizuję, ale które mogłyby przenieść do tego poziomu takiego właśnie zewnętrznego ten obraz kobiety takiej bardziej ludzkiej, która też to one, znaczy teraz troszeczkę się to już zmienia, jakby jest taki trend, prawda, żeby, natomiast one też pokazują taką idealną i to tak naprawdę to ciężko jest dorównać, no ciężko, jak się ma małe dziecko, chce się jeszcze po prostu coś, na przykład pracuje się jeszcze. Ja bym powiedziała, nie boimy się powiedzieć tego, że się nie dorówna, że to jest niemożliwe, że to, co my widzimy w mediach, to jest wykreowany pewien wizerunek. Ja też nie wierzę w to i nie sądzę, że te kobiety tak naprawdę żyją, że one się budzą rano z rozświetloną skórą, z makijażem, z ułożonymi włosami i pędzą radośnie na paluszkach robić śniadanko swojemu równie pięknie uśmiechniętemu mężowi i dziecku. To jest nieprawda. To jest pewien rodzaj zakłamania rzeczywistości. No i też my po to rozmawiamy, żeby to trochę jakoś pobudzać do myślenia, że to, żeby się nie dawać złapać na ten mit, na to kłamstwo. Bo ludzie są wszędzie tacy sami, pod tym płaszczykiem czy pod tym makijażem i tą wystylizowaną fryzurą jest też kobieta, która prawdopodobnie przeżywa różne frustracje, do których ona tego nie pokaże. I być może to jest coś takiego, gdzie ja się z tobą zgadzam, że no, byłoby jakby wszystkim nam lepiej, gdyby one jakby dawały dostęp do tych frustracji. Gdyby też pokazywały, czy mówiły, że jest im trudno, ciężko, wymagające. Takie życie na szczycie jest niezwykle wymagające, myślę. Niezwykle, jakby trzeba być zdyscyplinowanym, takim ograniczającym się na bardzo wielu polach, żeby temu... I to myślę, że to nie jest przyjemne na dłuższą metę. Stałyby nam się bliższe, tak. Może nawet przez tą właśnie naturalność. I te słabości, które by pokazały przed nami. No media kreują właśnie idealne kobiety, ale porozmawiajmy jeszcze o książkach. Gdzie możemy właśnie poszukać siły, inspiracji prawdziwych kobiet? Znaczy taką moją, ja tu przyniosłam Biegnącą z wilkami, to jest książka, którą tak myślę sobie, że to jest taka książka, która powinna być na półeczce u każdej kobiety. To jest trudna książka, bo mi się bardzo trudno czyta. Natomiast bardzo aktualna i często się zdarza, że ja do niej sięgam, oczywiście jak widać mam tutaj ją bardzo pokreślam, ja w ogóle podkreślam, piszę po książkach, co może nie jest, ale to daje mi, ponieważ dużo też pisząc cytuję różne książki, więc to też daje mi taki wgląd potem później. No i przyniosłam takie dla mnie książki, które są takim właśnie must-read feministycznym, o których rozmawiam wciąż, rozmawiamy. Myślę, że to też są książki, które warto, nie wiem, czy mam je tutaj tak... Tak, oczywiście, proszę. O których warto rozmawiać. Brakująca połowa dziejów, krótka historia kobiet. No tutaj jest wszystko o tym, co się wydarzyło, jak właśnie wyglądała historia bez kobiet, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale zostały przeprowadzone badania, że w podręcznikach do gimnazjum, jeśli chodzi o to, ile kobiet jest w ogóle, postaci kobiecych jest podobno 3-8%. To jak my mamy być odważne? I słynny taki obrazek, to właśnie Anna Kowalczyk pisze o tym, gdzie Sobieski jest głównie z córkami, bo miał głównie córki, jest podpisany Jan III Sobieski z synami, więc to są fakty. Znaczy, no, czyli zachowywanie rzeczywistości było już wcześniej. To jest przepiękna książka, bo ona tutaj zbiera różne opowieści też właśnie o kobietach, które myśmy ją gościły w Klubie Książki Kobiecej, Anny Kowalczyk. Pięknie opowiadała i ja myślę, że to jest nasz obowiązek,
Ona oczywiście napisała książkę, nie każda z nas musi napisać książkę, ale naszym obowiązkiem jest, ja zachęcam do tego kobiety, które do mnie przychodzą na warsztaty, żeby szukały właśnie w swoich, u swoich przodkiń, w swojej przeszłości kobiet, które się czymś, które były silne, które zrobiły coś ważnego, żeby spisywać te, albo opowiadać przynajmniej o tym. To jest niezwykle ważne, bo z tego się czerpie też siłę. Mam koleżankę, która zrobiła drzewo genealogiczne w żeńskiej linii. To jest kolejna sprawa, która jest bardzo trudna, bo na przykład zachowywanie swoich nazwisk dziewczyny, bo tak naprawdę jeśli nie zachowamy swojego panieńskiego nazwiska, to potem ciężko jest odnaleźć taką kobietę. Jeśli teraz powiedzmy w dobie mediów społecznościowych można jeszcze szukać, ale już po prostu kilka pokoleń wstecz jest to po prostu prawie niemożliwe. Te kobiety po prostu są wymazywane i one nie istnieją. A dopiero właściwie od 64 roku możemy swoje nazwisko zachować. To jest niesamowite i możemy również pozostać przy panieńskim nazwisku. Prawa kobiet, prawa wyborcze, minęło 100 lat, 101 w tej chwili mamy od uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Ja też robiłam dużo różnych takich spotkań, bo to jest bardzo, bardzo ważne wydarzenie. To po prostu, no kim byłybyśmy, gdybyśmy nie miały praw wyborczych, nie byłybyśmy obywatelkami również, więc... No to też możemy tutaj, ja tak mogę długo opowiadać. Virginia Woolf, Własny pokój, klasyka feminizmu. Taka właściwie walka kobiet o przestrzeń swoją, o nawet taką malutką własną przestrzeń, żeby móc tworzyć, co jest bardzo istotne. Ja spotykam bardzo dużo kobiet, które gdzieś tam rozkwitają, bo na przykład zaczęły malować. To są ważne rzeczy, które gdzieś tam znalazły przestrzeń, bo to chodzi oczywiście nie tylko o przestrzeń fizyczną, ale przestrzeń w głowie, przestrzeń... To jest niezwykle ważne. Także tutaj książka nigeryjskiej pisarki, wszyscy powinniśmy być feministami, bardzo w taki zabawny sposób poprowadzona taka dyskusja z samą sobą na temat, dlaczego feminist jest istotny i dlaczego to jest tak bardzo ważne, żeby jednak zaznaczać tą swoją obecność. Czarny feminizm, moja siostra outsiderka, to po prostu klasyka takiego czarnego feminizmu, bardzo zbuntowanego też jakby, żeby zobaczyć, jakie są różne oblicza feminizmu. My urodziłyśmy się w bardzo szczęśliwych czasach dla kobiet i nie doceniamy tego, co nam zostawiły nasze babki, matki, prababki, które wywalczyły dla nas te prawa, to jak no tak, dzisiaj możemy żyć. Czy te szczęśliwe czasy, to jest jeszcze, mamy dużo do zrobienia. Oczywiście, jak najbardziej. Możemy pamiętać o tym na przykład, że Szwajcarki dostały, wywalczyły sobie prawa wyborcze w 74 roku. To jest po prostu, przecież to są czasy, które dotyczą nas. Ja się urodziłam w 74 roku, więc ja myślę, że dużo mamy jeszcze do zrobienia. Bardzo dużo. Że nie należy osiąść na takim... I nie należy się bać tego słowa feminizm. Tak. Nie należy się bać kobiet, nie należy się bać swojej własnej kobiecości i tej wspólnotowości kobiet. Tak? Myślę, że to jest ważne, żeby o tym, szukać. Żeby to w sobie tak rozbudzać i szukać tych miejsc, szukać tych inicjatyw, być razem, nie tylko w takim napiętym, nie wiem, korporacyjnym wydaniu, czy przy piaskownicy też matki rywalizują często o to, które dziecko grzeczniejsze, ale po prostu, żeby móc pokazać siebie, móc powiedzieć o swoich kłopotach, smutkach, uzyskać to wsparcie. Feministką też może być kobieta siedząca w domu z dziećmi. Nie, no oczywiście, że tak. To w ogóle nie, to jest stan umysłu. Powracając tak do właśnie naszej rozmowy, do poszukiwań, do pracy z ciałem. Jak zachęcić kobiety do tego, żeby spróbowały, bo joga kojarzy, to joga też jest dla nas zaczarowanym słowem, takim może dla niektórych nawet przerażającym, pełnym obaw. Proszę powiedzieć, jak spróbować, jak poszukać drogi, którą moglibyśmy dla siebie znaleźć, chociażby w jodze. No tak, no to joga to jak wszystko w życiu, każdą rzecz można, na każde zjawisko można popatrzeć z różnych stron i tak naprawdę można zepsuć też dużo, więc ja wiem, że joga się kojarzy, szczególnie w Polsce, z takimi bardzo radykalnymi też ruchami. Znaczy, podobnie jak feminizm. No jak podobnie jak feminizm. No, moja joga to jest w ogóle joga kobiet i to w ogóle, znaczy my, tak jak mówię, no, pracujemy nad ciałem,
asanami, ale też ja już odeszłam od forsowania jakichś takich asan bardzo spektakularno trudnych, no bo też wiem, jak kobiety przychodzą na przykład po raz pierwszy, przychodzą w różnym wieku, przychodzą do mnie panie przed 60, po 60. przychodzą i to w ogóle to jest niesamowite, jak właśnie te społeczności się tworzą, bo na jodze w Pyskowicach mam grupy kobiet, które są w różnym wieku, znaczy jest grupa kobiet, które ćwiczą ze sobą kobiety młodsze i kobiety starsze i one ze sobą rozmawiają, jest po prostu, budują wspólnotę, więc to w ogóle jest niesamowite też. I myślę, że po prostu joga może być takim miejscem, gdzie można po prostu pójść, też być wysłuchanym, być razem, a jednocześnie też ćwiczymy, więc to jest, tutaj jeszcze o oddechu warto wspomnieć, bo oddech jest bardzo istotny w jodze, a to też jest takie źródło siły, on też może być źródłem siły. Także myślę, że podsumowując, ciało i psychę to jedno, żebyśmy też mogły z takiej jogi skorzystać w takim jakby otwarciu się na innych, byciu z innymi, doświadczania też własnego ciała, własnej cielesności, własnych doznań. Że joga może być świetnym pretekstem do tego. To też otwiera nasz umysł i też na bliskość i na wymianę i na wspólnotę. Tak, tak, bo joga też jest taką, jeśli zaczniemy właśnie od oddechu, od zatrzymania się, jest ten czas, jest ten moment, no to może być dobrym pretekstem, żeby po prostu nie tylko pracować nad ciałem, ale żeby to było coś więcej. Znaczy ja nie twierdzę, ja tutaj nie, tak jak każda forma bycia razem, każda forma ruchu, robienia czegoś wspólnie, ludzie biegają, to jest cudowne, to jest w ogóle jakby to jest bardzo ważne. Spotkanie na kawie też może pełnić taką funkcję. Ważne, żeby się spotykać i żeby... Nie zamykać się na siebie, rozmawiać, wymieniać doświadczeniami, czytać, rozwijać. To jest bardzo ważne, nie poddawać się. I tak na koniec, podsumowując naszą rozmowę, dbać o siebie. Bo tylko gdy zadbamy o siebie, możemy zadbać o innych. Tak, ale również intelektualnie dbać o siebie. Intelektualnie, oczywiście. Tak jest. Kompleksowo. Dziękuję serdecznie za rozmowę.